Tak. Dzisiaj, proszę Państwa, to mamy już. Mamy już, proszę Państwa, 11. I teraz wszystko szare jest. Państwo zobaczą w katolickiej Polsce, a szare masy, szare systemy, proszę Państwa, ludzie, którzy pozbawieni Biblii, są jako te zwierzęta, jako te barany. Miotają się, proszę Państwa, nie wiedzą, nie rozumieją. Nawet kiedyś i Reagan też używał słowa Armagedon, biblijnego przecież nie słowa, ale teraz nawet jeszcze i Putin tego nie może zrozumieć, bo wojny jakieś organizuje cielesne. Teraz nie jest moda w XXI wieku na wojny cielesne, proszę Państwa. Nawet Świadkowie Jehowy, ale to już od 100 lat mówią, że Armagedon to jest taka sytuacja. Armagedon jest sytuacją, że Bóg ustawi ludzi naprzeciwko siebie, tak, żeby zniszczyć złych, oddzielając wcześniej ziarno od plew. I to się dzieje, proszę Państwa, gdy Świadkowie Jehowy głoszą, Ewangelię pokazują, na którą wy plujecie, kaszlecie, chrumczecie, czyli jako te lochy się zachowujecie, jako te zwierzęta, pokazując, że nie lubicie prawdy, nie chcecie znać prawdy. Nie kochacie prawdy, oceniacie się siebie samych jako te kozły, owce i kozły. Będzie rozdzielał jedne od drugich, owce od kozłów. No i to się dzieje, proszę Państwa, teraz. To niech was nikt niczym nie straszy, że jakiś stan Boży, że staniecie, że tam w jednej sekundzie. Proszę Państwa, w jednej sekundzie to Bóg może oddzielić w tej sytuacji dobrego od złego. To może być tak. Da, pałac kultury Stalina i Lenina, tam na Ochotę, przez centralny po prawej tarasy, proszę Państwa, tutaj w kierunku Placu Konstytucji, tutaj nawet jest pomnik, proszę Państwa, jak to Niemcy znęcali się kiedyś i rozstrzeliwali. Wszystko są tutaj, wszystkie ślady są w Polsce. Zapraszamy nas tutaj tuż, proszę Państwa, pokazałyśmy specjalnie, bo nasza firma Elf of Art jest sendowylska, pokazałyśmy co tam się dzieje pod metrem i tyle. Nieco będzie palma, proszę Państwa. Oczywiście, że tu nie jest Afryka, oczywiście, że tu nie jest Egipt, tylko po prostu są niewolnicy szatana diabła, jako jego słudzy katolicy, bo nawet ser Mikołaj jest też oszustystyczny. Ten tak jest siwą brodą, proszę Państwa, tutaj jest smyk, oni go rozbierają, coś rozebrać nie mogą, sił nie mają. Otóż ten Mikołaj święty na Grójeckiej 19, który mieszka, jest okradany przez dziada, który zabiera od niego 400 zł miesięcznie.
A on tam naprawdę niewiele śpi. Taki Mikołaj z zimą brodą, który rozdawał te czasopismo po 2,50 na centralnym i zarabiał. I tam tego Marka Jaromskiego w radiu Święty Józef występuje. Tego Marka Jaromskiego codziennie spotykam na tych bekintarzach, proszę Państwa, całe czterego miasta Warszawy. No i ten Marek Jaromski, fajny gość. No. Jako artystka, ona powiedziała, że jest artystką undergroundową i po prostu położyła się na podłodze i zaczęła, co to Państwo zobaczy? Design. No to przecież Państwo możecie, jak włączycie Wisiolandia, www.youtube.com, to możecie Państwo to wszystko obserwować. No to przecież to jest dla wszystkich nas. Dla nas stworzony jest ten program. Przecież nie będę sama siedziała i nie będę sama tego wszystkiego oglądała, bo przecież dumna nie jestem. Proszę Państwa, jest teraz 20.58. Muzeum Narodowe, jakby Państwo chcieli tu zrobić. Narodowe, ale to nie jest tam odjeżdżany. Ty słyszałeś? Oni zapowiadają, że jest to Muzeum Narodowe. A to Smolna 9, która na dziady zeszła, proszę Państwa, katolickie. Dlaczego? Dlatego, że tam parę purchle przychodzą i naprawdę nawet tym purchlom robią zaproszenia, żeby te purchle przy wejściu katolickie stale okazywały zaproszenia. Bez sensu, nieprawda? Na tej podstawie rozpoczął się okres tak zwany demokratyczny. No i początkowo była euforia. Także proszę Państwa, dzisiaj mamy 11 marca 2014. No i cóż, musimy ten temat troszeczkę kontynuować, proszę Państwa. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział. Jeszcze raz 9 werset powtarzam. I nikogo na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, bo jeden jest wasz ojciec, ten niebiański. Ani nie dajcie się nazywać wodzami, bo jeden jest wasz... Ludzie, no, to nie można powiedzieć, że cały myśli, ale oni nie są dobrymi wśród was, jeżeli pan coś dobrego, czegoś tam nie rodzi, to jak jest wyższa, zostanie ukorzony. A kto by się ukorzył, zostanie wyższą. Tak, pan i też ona by to samo mi mówiła. A ta Barbara Bloch, tak patrząc się na nią, na tę polonistkę grubą w okularach, mówi: patrzcie, patrzcie, jak się jej usta nie zamykają. A ta polonistka mówi: dobra, dobra, pocałuj w dupę babra. Także proszę Państwa, no, takie rzeczy, no to jest takie nawet nie tyle kabaretowe, ile jest to po prostu niesmaczne, tak samo jak i ta informacja, lekarz w radiu, to potem się reklamuje, że on ma leki przeciwko kaszlowe. Po co to kopcić? Lepiej, żeby te dziady katolickie nie kopciły, a siedziały na mszach, więcej słuchały tego księdza. Zamknijcie się jak Chińczycy sami w sobie. Bierzcie przykład, choćby z Chin. A teraz Chińczycy to już po całym świecie jeżdżą. Także proszę Państwa. 23 rozdział Mateusza, 13 werset. Biada wam, uczeni w piśmie, faryzeusze, obłudnicy. Tak Jezus o nich mówi, proszę Państwa.
od faryzeusza, a tutaj w radiu to FM grosze liczą, proszę Państwa, grosze liczą i o groszu mówią. A biedniejsi, a bogaci, a biedniejsi. I stosują, proszę Państwa, Nowy Testament, no bo Izraelici tam jak Izraelici, ale w ogóle mało kto chce czytać Nowy Testament teraz. Przecież Biblia jest jedna. 66 ksiąg. 39 i 27. 66 ksiąg. Bo oni mówią, że Żydzi nie chcą czytać o Chrystusie Nowego Testamentu, że Żydzi nie chcą czytać. No to ja wiem, że Żydzi nie chcą czytać, ale wy, katolicy, czemu wy nie czytacie Biblii?